Hej, cześć, siemano, z tej strony Araulen i witam was bardzo serdecznie w odcinku podsumowującym pierwszy dzień Gamescomu pod kątem gry Techlandu, symulatora farmy 17 Pure Farming. Na podsumowanie pierwszego dnia ze świata farminga zapraszam na kanał na godzinę 12. Tak. Tymczasem zajmiemy się teraz Pure Farmingiem. W tle tam sobie leci jakaś muzyczka chyba i fotki. Fotki bezpośrednio z gry teoretycznie i takie fotki robione przez osoby biorące udział w targach, czyli po prostu jakieś tam z monitorów i innych takich. Więc przejdźmy powoli do rzeczy, bo parę informacji mamy potwierdzonych. Parę można się domyśleć ze screenów, także po kolei. Gra będzie dostępna tylko na Windowsie. Nie ma żadnych planów jak na razie ani na Linuxa, ani Maca, czy na konsolę. Na początek myślę, że dobra decyzja, wybadanie rynku, potem myślę, że są w stanie i stać ich przede wszystkim, żeby spokojnie mogli sobie, powiedzmy, na te konsole sobie przejść. Dalej, będą szklarnie, będzie warsztat, będzie sad, a także cztery krainy. Przepraszam, że tak czasami mogę oczyma uciekać, ale mam na dwóch monitorach to rozplanowane i po prostu tak mi jest łatwiej. W każdym razie, cztery krainy. Start w Ameryce, potem rozwój na Włochy, Japonię i Kolumbię. Nie podano, w jaki sposób będziemy to odblokowywać, choć producent pisze o otwieraniu filii, czyli możliwe, że jak zarobimy tam odpowiednie pieniądze, to dostaniemy jakąś ofertę, albo po prostu będzie to dostępne cały czas i będziemy mogli sobie wybrać, jaki tam kontynent chcemy sobie jaki filię na danym kontynencie, na jakim kontynencie chcemy otworzyć swoją filię. O! I to brzmi sensownie. Każda kraina będzie miała swoje charakterystyczne maszyny. Tutaj nie mam tego na mojej ściągawce, ale mam na stronie Pure Farminga, więc przeczytam wam opis każdej z krain. Stany Zjednoczone. Twoja farmerska przygoda zaczyna się tutaj, w Montanie. W malowniczym stanie skarbów będziesz uprawiał ziemię, dbał o sady, konserwował maszyny, hodował zwierzęta i wiele, wiele więcej. Wraz z rozwojem farmy i stawianiem kolejnych budynków będziesz mógł zacząć działanie na terenie Włoch, Japonii oraz Kolumbii. Włochy. Przenieś się do skąpanych słońców Włoch i otwórz tutaj filię twojego rolniczego imperium. Stwórz własny zagajnik i winnicę, by hodować najlepsze na świecie oliwki i winogrona. Korzystaj z licencjonowanych maszyn przeznaczonych do prac w winnicach, takich jak kombajny do oliwek i winogron. Japonia. Odkryj orientalne piękno Japonii. W krainie wschodzącego słońca możesz uprawiać ryż i wiśnie. Do twojej dyspozycji są licencjonowane maszyny, takie jak kombajn i sadzarka do ryżu. Kolumbia. Poszerz swoją działalność i rusz z wysoce wyspecjalizowaną farmą w Kolumbii. Wykorzystaj południowoamerykański klimat do uprawy kawy i konopi przemysłowej. Zbieraj plony przy pomocy unikalnych dla tego regionu maszyn, takich jak siloso kombajn i kombajn do kawy. Także no, te krainy będą nam się tam w jakiś sposób różnić. Zobaczymy, jak bardzo to w rzeczywistości będzie się różnić. Dodatkowo, prawdopodobnie będzie dbanie o czystość w oborach. I tutaj był nawet screen z tym, także mówię prawdopodobnie, bo oficjalnie tego nie powiedziano, ale tak się domyślam. Gdzieś tam screen powinien z tym się pojawić, jak nie teraz, to później. Chyba nie będę tego składał tak, żeby... Zresztą nieważne, screen będzie i myślę, że ogarniecie, o co chodzi. Tryb multiplayer do 4 graczy. No, trochę mało mi się wydaje, ale może nie chcą przesadzać na początek? Kto to wie? Ponad 70 licencjonowanych maszyn, czyli tutaj Techland zdecydowanie nie idzie na ilość, tylko po prostu na jakość i te maszyny zapewne w 100% będą licencjonowane. Teraz tak. Gra stoi na Unity. To jest full 100% pewne.
jak oglądam te materiały i porównuję po prostu z tym, co wiem, że na Unity można osiągnąć, to tak, gra stoi na Unity. To nie jest Chrome Engine Techlandu. Dla mnie to jest troszkę dziwne, ale może po prostu nie chcą renomy swojego silnika psuć, kto ich tam wie. Teraz tak. Skoro gra jest na Unity, to w pewien sposób nie dziwi mnie, że multi będzie do 4 graczy. Wydaje mi się, że ten silnik po prostu nie pozwala na więcej. Nie wiem, może nie pozwala, a mogę się mylić, może po prostu nie chcą tego zrobić. Jednakże nie wydaje mi się, aby we współczesnej produkcji można było osiągnąć celowo tylko multi dla 4 graczy. Co innego jest na przykład co-op, jak w Dying Light, gdzie po prostu te 4 gracze, no to dla większej ilości osób roboty by nie było, ale tak jak w farmingu, no to przy dobrej optymalizacji spokojnie mogłyby, może grać te 16 osób. Także tutaj wydaje mi się to dosyć dziwną decyzją i raczej ukierunkowaną ze względu na silnik. Teraz tak. Gra moim zdaniem wygląda dziwnie. Po prostu nie może nie źle, nie jakoś tam kiepsko, tylko po prostu dziwnie. Same fotki z Gamescomu wskazują na dosyć przyzwoitą oprawę graficzną. Całkiem niezła kolorystyka, nieźle zrobione modele maszyn. Jednakże te oficjalne niby screeny, które opublikowane są na stronie gry purefarminggame.com, zwyczajnie mnie nie przekonują. Wyglądają okropnie. Nie, mi tutaj nikt nie wyjeżdża teraz farm ekspertem, bo już po prostu mam dosyć tego. Gadam o Pure Farmingu i teraz sam z tym wyjechałem, ale doskonale wiem, że teraz ktoś by mi tutaj w kwestii grafiki wyjechał, więc nawet niech ktoś tego nie próbuje. Wracając. Po prostu jak spojrzałem na to zdjęcie, gdzie farmer spogląda z góry na gospodarstwo, czy nie wiem co to jest, to mam takie dziwne wrażenie, jakby to była jakaś makieta. Takie po prostu poustawiane modele i po prostu pokolorowane i sobie są. Nie wygląda mi to na screen z gry. W ogóle te zdjęcia nie wyglądają na screeny. One wyglądają dziwacznie. Może same modele, jak na przykład tutaj to Mitsubishi, wygląda fajnie. Natomiast reszta, sama kolorystyka i inne rzeczy wyglądają strasznie dziwnie. Popatrzcie tutaj na ten kombajn do oliwek. No, jakąś taką plastikowością mi jedzie. Poza tym ten kombajn do zboża na przykład, to jest Agromash, jak się nie mylę. No nie wiem, zboże akurat mi się podoba. Zboże jest fajnie zrobione. Trawę też mają dosyć fajną. Ale no, pewne rzeczy mi się tu nie podobają. Nie wiem, czy to z jakiego etapu to są robione screeny i na ile mogą jeszcze zajść zmiany, ale zwyczajnie mnie to nie uwiodło. Prawdę mówiąc, jeśli już mam tutaj coś mówić, to farming mi się w tym momencie bardziej podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. No dobra. Także to by było tyle na temat Pure Farminga, jeśli chodzi o pierwszy dzień targów Gamescom. I jeśli coś się pojawi drugiego dnia, a zapewne się pojawi, no to po prostu następnego dnia, jutro, to znaczy, będzie kolejny film jakiś tam informujący. Postaram się wyciągnąć jak najwięcej informacji. Serdecznie też dziękuję mojej społeczności Kapselki Araulena, gdzie po prostu masa osób podrzuca fotki z tego Gamescomu, różne informacje i dzięki temu mogę to skumulować i przekazać osobom, które tego nie śledzą. Ja sam po prostu nie dałbym rady, natomiast dzięki świetnej społeczności naprawdę jestem w stanie zrobić dużo, także zapraszam Was bardzo serdecznie na moją grupę Kapselki Araulena. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!